Witam Państwa na byłym dworcu kolejowym. Stąd też mam wspomnienia z dzieciństwa i dlatego z panem Zbyszkiem Hajnem spróbujemy dzisiaj te moje wspomnienia z dzieciństwa odtworzyć. Dwa perony dworca kolejowego Bytów, które funkcjonowały, jak pamięcią sięgnę, od 1945 roku. Ja byłem jeszcze wtedy w planach, ale już w 1950 roku i w 1949 odbywałem swoje pierwsze podróże z rodzicami do Gdyni. Z tego peronu akurat, którym dojechałem tym wehikułem dzięki uprzejmości pana, który nazywa się teraz PMT kolejowe WMR901, to taki pojazd szynowy, właściwie na bazie samochodu z silnikiem diesla. Pierwsze pociągi, które stąd odjeżdżały, akurat z tego peronu, były w kierunku Korzybia, natomiast z drugiego peronu wyjeżdżały w kierunku Gdyni i w kierunku Lipusza. Pierwszy pociąg, którym jechałem, był to pociąg jeszcze, który ciągnął parowóz tradycyjny, gdzie para napędzała koła, chciałoby się powiedzieć tutaj wierszem Tuwima, stoi na stacji lokomotywa i taka stała. Do tego były doczepione 2, 3, bywało, że 4 wagony, jeszcze oczywiście produkcji niemieckiej z niemieckimi napisami wewnątrz, ławki, takie troszeczkę beczkowate te wagony były, gałki, drzwi wejściowe, mosiężne, wsiadało się do takiego wagonu, były tam chyba przedziały również pierwszej klasy, ale te przedziały drugiej klasy, to siedzenia były twarde, wyprofilowane po prostu z takiej klepki z twardego drewna, ale miało to swój urok. No, kiedy już siedliśmy do pociągu, to taki niezapomniany dla mnie widok, pierwszy, z którym się spotkałem wtedy jako dziecko, to było tak. Każdy wyciągał jakąś tam wałówkę, którą miał przy sobie, a tradycją były jajka na twardo, które były rozbijane właśnie o te siedzenia z klepki i rozpoczynało się śniadanie. Ponieważ te pierwsze pociągi, ten pierwszy pociąg w kierunku Gdyni związany był z pracownikami, z bytowiakami, którzy pracowali w stoczni. Więc oni tym pociągiem startującym około godziny 4 wyjeżdżali do Gdyni, do pracy, wracali wieczorem. No i oczywiście było to śniadanie, pierwsze pewnie dla tych stoczniowców, jak i dla wielu pasażerów i tak jak mówiłem, co mnie zawsze bawiło, jajka na twardo. Oczywiście starsi pracownicy, którzy tutaj wsiadali do tego pociągu, pracownicy stoczni, no dla zbicia czasu, ponieważ do Gdyni musieli gdzieś około ponad 2,5 godziny dojeżdżać z przesiadką w Lipuszu, a nie wiem, czy nawet nie w Kościerzynie, bo tego dokładnie nie pamiętam, to wyciągali karty i rozpoczynała się tradycyjna gra w kaszubską baśkę albo też i w skata. No i czas oczywiście szybciej leciał, torba jedna na środek, 4 osoby, kontra, re, bok, tak, no i oczywiście te płatności tam po 10, 20 groszy, po złotówce, no w zależności od wysokości gry i ktoś zawsze wygrywał, a ktoś przegrywał. Moja pierwsza podróż samodzielna była w 1954 roku, kiedy miałem 7 lat. Rodzice wysłali mnie do Gdyni, byłem bardzo przerażony, bo tam na mnie czekała rodzina, więc ja byłem bardzo przerażony, miałem taką kartkę pilotującą, musiałem już, to znaczy umiałem już czytać, więc tato mi powiedział, gdzie ja będę musiał przesiadać, gdzie kto będzie na mnie czekał, jak ja tam dojadę, na którym peronie będę w Gdyni.
Wszystko to oczywiście wiedziałem, ale ten test to był pod kontrolą mojego ojca, tak? On jechał w następnym wagonie i pilnował mnie, czy ja czasami gdzieś tam nie zabłądziłem, czy gdzieś nie wysiadłem po drodze, co mi się w późniejszych czasach zdarzało, że człowiek się zapomniał i w Lipuszu zamiast się przesiąść, raptem widzi z powrotem Osława Dąbrowa, Studzienicę i Bytów. Kiedyś było tak, że jak tutaj przyszedł człowiek, odjeżdżał, zawiadowca podnosił tego lizaka, pociąg gotowy do odjazdu i ruszał. A dzisiaj, przychodząc tutaj, spotkałem takiego sympatycznego pana przy takim sympatycznym pojeździe. Niech mi pan powie, czemu ten pojazd jeszcze służy? Czy również do przewozu ludzi? Nie, pojazd codziennie służy jako pojazd inspekcyjny tutaj dla firmy zarządzającej PMT linie kolejowe na odcinku Lipusz-Bytów. I nieoficjalnie działamy też tutaj wspólnie z kolegą jako kolej drezynowa w Bytowie. No jest to wszystko na razie w fazie planowania i na razie zaczynamy, ale planujemy ożywić kawałek z Bytowa do Bożyczki. Dla celów turystycznych. Dla celów turystycznych. I to byłoby co? To byłby jakiś pociąg motorowy, czy byłby nie, to... Nie, właśnie przejazd tutaj Renault drezyną. Aha. Z przyczepką. Planujemy też drezyny ręczne, mm-hmm. takie jak kiedyś... No jak kiedyś były, tak. Na kolei, tak. Także no. No niewątpliwie będzie to atrakcja turystyczna. A niech mi pan powie, ostatnio dosyć często słyszę, w różnego rodzaju wiadomościach, że za pośrednictwem Unii Europejskiej mamy dostać na kolejnictwo podobno bardzo duże środki. Czy wie pan o jakichś planach ewentualnie, że faktycznie będzie tu jeszcze i w jakimś niedługim czasie funkcjonowała ta kolej? No, tak wszyscy mówią, no mówię, pożyjemy, zobaczymy. Nie? No, miejmy nadzieję, że dworzec, że ten bytowski dworzec będzie chociaż po części funkcjonował tak, jak funkcjonował kiedyś. Nie? No, to byłoby... Są plany, jest ta kolej metropolitarna w planie. No, mam nadzieję, że doczekamy się. No, jest to na lata, tak jak było w prasie opisane, 2014-2020. No, daj Boże, żeby było szybciej niż 2020. No. Czy należy również marzyć, że tutaj z powrotem będzie piękna restauracja, tak? Piękne kasy biletowe, poczekalnia? No, dobrze by było. Dobrze by było. Dobrze by było. By było wręcz powiem wspaniale, bo ja jako... dziecko też tutaj praktycznie całe moje dzieciństwo spędziłem na tym dworcu. Dziadek pracował na tamtej nastawni wykonawczej, akurat jako dyżurny ruchu nastawniczy. No miło. I także całe moje dzieciństwo w ogóle związane było z tą bytowską koleją. No przykro się patrzy na to, co dzisiaj zostało, ale dobrze, że chociaż zostało to, co jest, bo plany były takie, że dworca miało w ogóle nie być. No, tutaj ten... no bo też. Tak powoli no. rozbierali, no w końcu dobrze, że zostało to, co jest. No, no jeszcze dlatego... nie tak dawno to ja tu widziałem, zegary wisiały. Co prawda one już nie chodziły, nie wskazywały aktualnego czasu, ale no one tu jeszcze wisiały. A niech mi pan powie, czy możliwe jest jeszcze spotkanie z pana ojcem? Z moim ojcem? Znaczy nie, ojciec nie pracował, tylko dziadek pracował. No, dziadek już nie żyje. 2000 roku, także... Mm-hmm. No to ja życzę panu i koledze no, sukcesu w tym przedsięwzięciu, chociażby tego, żeby udało się odtworzyć ten turystyczny kawałek no, do Boży. Wszystko jest na dobrej drodze. Z drugiej strony od Korzybia działa powiatowa słupska kolej drezynowa też. Oni zajmują się reaktywacją odcinka Korzybie-Zielin Miastecki. No, to już teraz chyba inaczej się nazywa, nie miastecki, tylko pomorski zielin, to miejscowość. Także no, miejmy nadzieję, że coś z tego wyjdzie. No bardzo bym się cieszył, bo ja pamiętam, proszę pana, i pewnie jeżeli będzie to drezyna, to będzie można do tego
wrócić, bo jak ten pociąg, który jeździł do Lipusza, tak jak mówiłem, najpierw przez maszynę parową, przez parowóz taki tradycyjny, potem pojawiła się tutaj w Bytowie motorówka. Tak, wagon, no, motorowy SN61 dość długo jeździł, no praktycznie do samego końca. Do samego końca, tak. A ten sam koniec to był kiedy? Bo ja już tego nie pomnę. To były jeszcze 93 lata? 93 rok. Dokładnej daty nie pamiętam, było to w prasie opisane, ale jakoś to tak było, że ostatni pociąg odjechał stąd chyba w okresie takim letnio-jesiennym, o coś takiego. Mm-hmm. Pamiętam, że później do końca aktualnego rozkładu jazdy była komunikacja zastępcza autobusowa, czyli tutaj z dworca PKS-u odjeżdżał autobus wynajęty właśnie przez kolej, który rozwoził ludzi po poszczególnych miejscowościach. Tak, no szczególnie do Osławy Dąbrowy, nie? Bo to tam było istotne ze względu na zakład. Tak, na prefabet. Na prefabet. No dziękuję panu za rozmowę, bo ja panu powiem jeszcze tak, że ten pociąg, który jeszcze jeździł, kiedy ja byłem dzieckiem, to myśmy na niego mówili Bummelzug, tak trochę z niemiecka, ale to było też tu, Kaszubi to chwycili. A dlaczego Bummelzug? Bo między Studzieńcami a Osławą Dąbrową był taki fragment, który był przez pewien okres remontowany, że można było grzyby. Ja cioci często zawoziłem grzyby zbierane w trakcie jazdy, można było wysiąść bardzo powoli. Sam koniec to już cała trasa była taka, że można było z jednej w pierwszym wagonie wyjść, a w ostatnim wsiąść. Tak się wszyscy śmieli, że tak pociąg szybko jechał. No, jechał 20 na godzinę, no, nie jest to rewelacyjna prędkość. No. Ale miało to swoje uroki, no, ja to bardzo mile wspominam. Podróż trwała 1,5 godziny z Bytowa do Lipusza. No, ekonomicznie było to nieopłacalne, ale patrząc w okresie letnim można było sobie pooglądać, pozwiedzać. To nie, no oczywiście. Wyjść na grzyby. Oczywiście, wyjść na grzyby, tak, i tam rodzinie na przykład do Trójmiasta zawieźć piękne prawdziwki, a których rosło tu właśnie na tej trasie. No, jeszcze dzisiaj rośnie. I jeszcze dzisiaj jest bardzo dużo, tak? Bardzo dużo grzybów. Miałem przyjemność rozmawiać z kim? Niech się nam pan przedstawi. Tomasz Gronaleski. Pan Tomasz Gronaleski. Dziękuję panu serdecznie. Mi również miło. Dziękuję. Całe szczęście, że nie rozebrano jeszcze tych torów i że jakieś perspektywy dla tej naszej kolei, dla naszego tego Bummelzugu, jak powiedziałem wcześniej, jeszcze są. Przed chwilą dowiedziałem się, że być może w grudniu będzie tu jakiś testowy przejazd. Miłośnicy kolei sprowadzą tu zestaw, który będzie ciągnęła no nie lokomotywa tradycyjna parowa, tylko już motorowa. I ten przejazd ma być tutaj na trasie Bytów z Bytowa do Korzybia. No będziemy czekali z niecierpliwością na to, no a te perspektywy, o których nam opowiadał tutaj sympatyczny pan, no one są dosyć interesujące. I być może, że w przyszłym roku już takie turystyczne dla turystów, takie atrakcje się właśnie, że ten dworzec bytowski zostanie ponownie ożywiony. Wiadukt, który w tej chwili tutaj widzimy okiem kamery, składał się z dwóch przęseł. W tej chwili ta stara część wiaduktu i jeszcze te stare, przepiękne przęsła pozostały. Natomiast po mojej lewej stronie widoczna część wiaduktu jest po remoncie. No po prostu ruch samochodowy na tyle się zwiększył, że wiadukt nie wytrzymywał tych wszystkich naprężeń i ciężarów, które przesuwały się, przejeżdżały
przez wiadukt i trzeba było go wyremontować. Wieść gminna głosi, że po rozebraniu tych przęseł, kiedy jest sprzedano na złom, to prawie starczyło na remont tej drugiej połowy właśnie wiaduktu, przed którym się znajdujemy. A pewnie jeden z projektantów czy konstruktorów tego wiaduktu to miał pewnie coś i wspólnego z inżynierem Eiffla, bo gdyby dobrze pod kamerą tak podpatrzeć ten wiadukt, to można by powiedzieć, że znajdujemy się u stóp wieży Eiffla w Paryżu.